Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się dziś pod pomnikiem żołnierzy września 1939 roku w Suwałkach, gdzie w południe zgromadzili się samorządowcy, kombatanci, żołnierze, harcerze i mieszkańcy. Rozbrzmiał sygnał syren i odśpiewano hymn Polski. Była wspólna modlitwa, apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. Głos zabrali Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, i Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Suwałk. W swoich wystąpieniach przywołali tragiczne wydarzenia II wojny światowej, wspominali polskich bohaterów i mówili o znaczeniu pamięci historycznej. To była wojna tragiczna. To była wojna światowa, wojna globalna, wojna totalna, która przyniosła miliony ofiar. Dane statystyczne mówią, że gdzieś około 55 milionów osób w trakcie tych działań wojennych II wojny światowej straciło życie. Oddajemy hołd wszystkim, którzy walczyli o niepodległość, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, ale i potem, i przedtem, zwłaszcza w kampanii wrześniowej, ale w czasie całej wojny. I pamiętamy, że o godzinie 4:45 1 września zaczął się ten straszliwy koszmar od napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku od ataku Niemiec na Polskę. Był to największy i najtragiczniejszy konflikt w dziejach ludzkości. Działania zbrojne objęły prawie całą Europę Wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Konflikt dotknął bezpośrednio 1,7 miliarda ludzi. Według różnych danych zginęło od 50 do 78 milionów osób.